Witam. Tym razem nowość, przynajmniej u mnie w mieszkaniu, nowość Twisby Go, która już na rynku jest od jakiegoś czasu, a udostępniła mi firma FPEN, która jest dystrybutorem na Polskę produktów Twisby. I ten właśnie jeden z najnowszych modeli, tak jest sprzedawany w takim plastikowo-kartonowym opakowaniu i z instrukcją, w której prawie nie ma słów, nie licząc tych trzech how to feel. I pióro wygląda właśnie tak. Jeszcze zdejmę tutaj ochronną część i można już pióro podziwiać. To najtańszy z linii produktów Twisby. Plastikowy kompletnie. Nie ma nawet klipsa, tylko taką pętelkę, w cudzysłowie mówiąc, do mocowania jakichś tam przywieszek. Tutaj po lewej stronie to widać, to właśnie skówka przeźroczysta, więc widać w środku, co się pod nią ukrywa. No, tam jest taki wzorek słabo widoczny przez tą przeźroczystość, natomiast na górze na płasko wykończonej plastikowe czerwone logo firmy Twisby. No i tutaj stalóweczka dość gruba. I tradycyjnie widać tutaj właśnie, choć może nie za bardzo dokładnie, jak wyprofilowana jest ta sekcja. Na końcu ma takie jakby płaskie fragmenty. Natomiast korpus ma gigantyczną sprężynę w środku. To jest właśnie system nabierania atramentu, który zaraz omówię w szczegółach. Natomiast tutaj widać, że jest otworek na zewnątrz. Skówka zamykana na zatrzask i tutaj w związku z tym nie ma specjalnych jakichś problemów z przeszkadzaniem przez różne gwinty w trzymaniu. Jest to dość długie pióro i nie ma problemu z jego trzymaniem. Oczywiście można skówkę z tyłu założyć, ale nie wiem, czy to po jakimś czasie nie pęknie, pewnie tak. Nie obciąża ona zupełnie, tego pióra jest leciutka. Jak widać, nie ciągnie do tyłu, natomiast bez skówki jest tak samo dobrze wyważone. Nie ma jakichś specjalnych problemów w jego dłuższym trzymaniu. No i teraz zobaczmy tutaj ten mechanizm w środku, który działa o tak. Naciskamy, tłok się przesuwa. I wyważając podciśnienie, zaciąga tutaj sobie atrament do środka. Widać to dość duża pojemność może być. Zaraz nie omieszkam ją przetestować. Do testu potrzebna jest woda, miarka, no i oczywiście pióro Twisby. Będę próbował z wodą, bo to zawsze bezpiecznie i nic tu mi się nie zaleje. Wkładamy pióro do środka, trochę ta wąska szklaneczka, kiepsko to się mi tutaj robi, ale parę razy naciskam i tam się płyn nabiera. Zazwyczaj atrament, w tym wypadku woda. Jakieś tam jeszcze bąbelki powstają kolejny raz, czwarty raz. No jakoś nie do końca udaje mi się pozbyć tych baniek, nie będę już się z tym bawił, ale jak tutaj widać, prawie cały ten korpus, który jest przeznaczony do nabierania atramentu, jest zapełniony. No i teraz muszę to tutaj wstrzyknąć do środka i zaraz pokażę, ile to tutaj tego tam jest, kiepsko to widać, jasne na jasnym, ale niecałe 2 ml. No 1,6 gdzieś tak wydaje mi się, że to będzie. A więc dość dużo jak na taką tradycyjną pojemność zwykłych malutkich konwerterów. No i teraz nabiorę tutaj atrament, żeby pokazać, jak on się w środku prezentuje. Można to zrobić jedną ręką. Raz strzyknąłem i OK, i się nabrało. Oczywiście nie do pełna, ale to tylko kwestia nabrania do testowania. Teraz tutaj widać właśnie już z góry lepiej, jak to wygląda. Chociaż ta przydymiona część korpusowa trochę nie za bardzo jest przeźroczysta, żeby to było ładnie widać, to trzeba
odkręcić. No i tu widać, że nabrałem niewiele, jeśli 1/3 tej powierzchni, pojemności, którą to pióro pozwala nabrać do środka. No i tyle co do nabierania atramentu. Teraz tutaj można zauważyć, że ten taki występ mały na skówce pozwala, żeby pióro się nie toczyło. Czas na wymiary i porównanie. Tak wygląda w porównaniu z Duofodem Centennialem. Powyżej Sonet Parkerowski, Lamy Safari i Pelikan 140, a długość 13,5 cm. Natomiast bez skówki 12,5 cm, a więc nie jest to mało. Waży 17 gramów. Tu pomiar bez atramentu w środku, natomiast jeszcze rzut oka na te same wymiary co poprzednio, wymiary porównanie z piórami co poprzednio, tylko tym razem bez skówek, mniej więcej prawie długość duofolda. Jeszcze średnicę tutaj w sekcji około centymetra, u góry sekcji 13 mm, a w najszerszym 15 mm, 1,5 centymetra średnicy. No i próbka pisania, to jest gruba stalówka B, a więc tutaj ten atrament jest obficie podawany na papier, co także i jego jakby cieniowanie uwzględnia. A jak się lżej dotyka, oczywiście mniej podaje atramentu. Troszkę tam takie pogrubienie linii przy dociśnięciu się pojawia. Takie przerwania, to tutaj raczej za słabo dociskam, a to nie jest wina pióra. Natomiast szybko, przy szybkim pisaniu nic nie przerywa. Jeszcze tutaj zobaczę odwróconą stalówką o 180 stopni. Szczerze mówiąc, troszkę tam podszlifowałem. I widać, że jest super cienko, a więc piszę bez problemu, można powiedzieć, dwie grubości w jednym mamy w tym piórze. Jeszcze pokażę tutaj, że pióro się bardzo łatwo rozbiera, jako że sekcja jest przeźroczysta i często może się brudzić i paskudzić. Tutaj mamy spływak, na który kładziemy w takie tutaj specjalnie przygotowane na nią miejsce w tym spływaku. Wszystko ładnie widać. I wkładamy tutaj do środka. Tam jest taka końcówka, która z tego spływaka, która musi wejść w ten otworek. Jak tu widać, weszło wszystko bez problemu, więc łatwo się wyjmuje i wkłada. Nie polecam to za często robić, bo nie wiadomo, czy plastik się nie wyrobi i coś tam nie będzie przeciekało. Raz na jakiś czas można w ten sposób pióro sobie dokładnie w środku wyczyścić i to powinno wystarczyć. Bardzo ciekawe budżetowe pióro dla początkujących, które polecam, bo Twisby to marka, przynajmniej dla mnie w większości wypadków, była niezawodna i ładnie pisząca. Dziękuję za uwagę.